kuchnia. Serce domu, centrum dowodzenia i nie w jednej rodzinie centrum życia towarzyskiego, bo nie od dziś wiadomo, że to właśnie w kuchni najlepiej się rozmawia. Ale nie o rozmowach i zacieśnianiu więzi będę dziś opowiadała, a o tych rozwiązaniach z oferty IKEA, które w mojej kuchni i w mojej codzienności ułatwiają nam życie i sprawiają, że codzienne gotowanie jest przyjemnością. Witajcie na kuchennym pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Na pierwszym miejscu rozwiązanie, które w moim domu przy wymianie mebli kuchennych było takie najbardziej odczuwalne na plus, to niewątpliwie byłyby to domykające się szuflady. A już sam fakt, że domykają się cicho i samoistnie, sprawił, że doceniliśmy je w pierwszym dniu użytkowania. Ale pomyślcie, że mogą mieć jeszcze opcję oświetlenia wewnątrz. Po wysunięciu, nawet gdy nie mamy zapalonego światła w pomieszczeniu, widać, gdzie leżą na przykład naczynia czy potrzebne nam akurat przyprawy. Super! Co bardzo ważne, gdy trzymamy w nich sporo rzeczy, czasami dość ściśle ułożonych, szuflady mają możliwość pełnego wysuwu, co oznacza dla nas bardzo wygodne korzystanie z nich, no i łatwy dostęp do rzeczy. Drugim rozwiązaniem, o którym chcę Wam powiedzieć, są tak zwane ułatwiacze. Ja je tak nazwałam, czyli rozwiązania, które sprawiają, że ta moja codzienność w kuchni jest bardzo komfortowa i że po prostu miło mi się z niej korzysta. I tak dla mnie są to na przykład wszelkie wysuwane półki czy tace, choćby do sortowania odpadów. Jednym ruchem mogę wysunąć ją, wyrzucić coś, wsunąć na miejsce, a nie nurkować w czeluści szafki, jak bywało to dawniej. Bardzo pomocna okazała się także karuzela do szafki narożnej, dzięki której z łatwością sięgać możemy po konkretne naczynia. Czy przegrody szuflad Maximera, idealnie pozwalające wykorzystać przestrzeń, no i posegregować to, co się wewnątrz znajduje. A jak jesteśmy już przy temacie szuflad i ułatwień, to muszę opowiedzieć o matach antypoślizgowych, bo odkąd ja je stosuję w naszej kuchni, skończyły się jeżdżące talerze i tańczące garnki. Niby mała rzecz, a jednak tak bardzo pomocna. Pamiętam, że na początku sięgnęłam po dwie sztuki na próbę, a w tej chwili mamy je już w każdej szufladzie. Lubię także wszelkiej wielkości wkłady bambusowe, na sztućce czy inne kuchenne akcesoria. Pozwalają mi zapanować nad sporą ilością rzeczy, wprowadzając wizualny ład i porządek. Ładnie wyglądają także same w sobie, ich kolor, nawiązujący do natury, świetnie będzie współpracował z każdym stylem i z każdą aranżacją. I nieważne w jakim stylu mamy urządzone nasze kuchnie czy przestrzenie, wszyscy w jakiś sposób przechowujemy artykuły spożywcze. Te pojemniki, które teraz widzicie, cenię za przejrzystość. Zawsze widzę, po jaki produkt sięgam, no i mają różne rozmiary. To zdecydowanie ułatwia przechowywanie wszystkich moich kuchennych skarbów. No i oczywiście, jak to ja, nie chowam ich w szafce, czasami wręcz przeciwnie. Eksponuję na stole w trakcie posiłków, są bowiem po prostu bardzo ładne. Na koniec zostawiłam dwa rozwiązania, które wiem, że sporo z Was ma w swoich domach. Po pierwsze, uchwyt na reklamówki. Wiele osób znalazło na niego także nowe zastosowania. Służy nam do przechowywania czapek, małych rzeczy, rolek papieru toaletowego czy małych zabawek. No i istotny walor, o którym warto napomknąć, to cena. Bardzo przyjazna. Kuchenne opowieści skończę zaś na frontach tablicowych. Bardzo praktycznych, bo możemy na nich zostawiać na przykład wiadomości dla bliskich, bądź pozwolić naszym dzieciom na twórcze działania w trakcie, gdy my na przykład przygotowujemy posiłek. I nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała jeszcze o perlatorze w kranie, dzięki któremu możemy zaoszczędzać wodę i tym samym być po prostu eko. Ja bardzo wierzę, że takie małe gesty mają duże znaczenie w dbaniu o naszą planetę. Ciekawa jestem, czy te moje wybory kuchenne pokrywają się z Waszymi. Pod spodem w komentarzach napiszcie mi proszę, jakie Wasze codzienne wybory powodują, że jest Wam po prostu łatwiej w tych kuchniach funkcjonować. Na dziś będę się już żegnała, nie na długo oczywiście, bo jak zwykle tradycyjnie spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia!